Co Robert, co się robi? Ale nic, no. Półtora miesiąca, sezon w plecy, COVID. Pośrodowo, COVID. Patrzyłem na film i przejść. No. Przed samymi świętami dopadło, 3 kwietnia i 3 tygodnie izolacji, 8 tabletek dziennie, zaszczyki, masakra. To dość ciężko jeszcze. No. Słaby byłem strasznie. No. Słaby i w ogóle taki gorączki nie miałem żadnej, nic. Ale masakrycznie. No i ścisk w płucach. A to mi wiecie, co tam mają za dawówkę, tak się na niebiesko. A nie wiem, nie wiem. Takie jakieś lakierowane. No wreszcie mają tam tą ulicę robić. Ale kurczę, taki krótki odcinek. 600 metrów, 500 000 złotych. Ja pierniczę. Bo droga jest praktycznie do budowy od podstaw. A jeszcze teraz ją dorobili, to... To ten odcinek tam. Tak. No tu już te drogi porobili. To były asfalty, to już odtworzone jest. Tam się wstrzymali, bo mieli już ją robić wcześniej, ale potem uznali, że jak kanalizacja, no to po cholerę drogę robić. No, tu od tego miejsca się właśnie zaczyna. Prawej stronie. Jechałem ostatnio pierwszy raz tą Prusa. Była rafinerii. No fajnie zrobili też w końcu te drogi. No tu właśnie, to. Masakra to jest. Widać jak się tam za tym kurzy. Jak wczoraj jechał taki jeden, ja tu robiłem przy tej szopie. W ogóle nie zważał na nic. Szybko jechał, jak zadymił. Ja myślałem, że się uduszę przy tej szopie. A to 2 tygodnie temu układnie. Ja jeszcze wczoraj w rowerze oponę z tyłu wymieniałem, bo ostatnio jeździłem w Boże Ciało. Przetarła się już, kurczę, tam gdzie jest tygrawki z tym, z oponą. I w ogóle jakaś taka zdeformowana była. Myślałem, że koło po prostu się scentrowało. Tak to chodziło. Ale na szczęście koło jest w porządku. A jeszcze ten rok jakoś przewietruje. Ja kurde, zmieniłem robotę i robię na zmiany teraz. I to tak mi nie pasuje. Mi się do weekendowe wyjazdy. Aha. Ja dzisiaj też byłem w robocie rano na pierwszy zmiany. Ja zaczynam o 5 rano, od 5 do 13, no ale było 12:10 siły, bardzo wręcz wszystkie rzeczy zmienić. Tu jak ktoś nie wie, to tu jest stykę granic trzech sołectw, Wronów, Ligota i Zabrze. Jak te drogi się krzyżują. A Wejrek nie jeździ.
No to właśnie też jestem zdziwiony. Tam w tym miejscu się zaczynała moja kariera narciarska. Tak. Tam ja się nowe domy stoję. Na tej górce, tak? Na tej górce. Całe dzieciństwo. Kurczę, poumierali rowerzyści, też ten Witek, też na COVID-a, no. Pieprz. Ten z tym, co z tymi miksturami no, zawsze no, to ja nie wiedziałem, że on umarł. To kiedy umarł? Teraz jakoś. No myślę, że jego jeszcze w tym roku widziałem. On też COVID-a dostał, to on stwierdził, że już się dobrze czuje i do szpitala nie poszedł, no i umarł. Ja powiem tak, jak ktoś faktycznie ma taki słabszy organizm, to jest ciężko. Parafii świętego Jakuba Apostoła. Parafii Miłosierdzia Bożego w Ligocie Miliardowica. Właściwie Miliardowice Podlas. Taka jest oficjalna nazwa. Na kamieniu węgielnym w kościele. Podlas Miliardowice. Syroba, siostry nawet kosmetyczki wzięły. Nie bo ja widać. Muszą być elegancki kobiet. Daj Paulina, chodź. Daj rower, przeszkod sobie. Przejdź sobie. Tam ci po... Wojciech to specjalnie ostatni, żeby go nie wzięli, jak go wziął w pracę. Słuchaj, ty się jest i tak odważny, że ci się jedziesz. Proszę.
tam jest ostro. Jest ostro i trzeba, nie można się rozpędzać, bo jest ostro i kręto, nie? Bo my teraz będziemy praktycznie zjeżdżać cały czas, aż tylko będzie jeden podjazd. No i tam jest takie największe 1,5-metrowe kadzidło. Niektórzy mają takie super kadzidło. A wiecie dlaczego kadzidło było? No. Jak oni szli tak naprawdę rok, półtora roku albo coś, jarnak było zmieść mycie. To się pytał, kto wie, jak gdzie spałem. Tam gdzie się spał, to tak jest. Tam na tym dużo tych miejsc ze stania nie ma, więc to są gdzie pod smutką. Ale to jest tak, czuć było człowiekiem, żeby oni przyszli, te ludzie wszystkie pojedziły, to na to kadzidło. Więc kadzidło ma takie kadzidło. Dwa razy już go zasypywałem. Wiecie, w czym się go zasypuje? Noszą takie wiadro normalnie jak po farbie. Tylko tak ładnie ubrane. I normalnie idziesz tu taką wolę, jak dużą wolę do zupy i nabierasz kadzidło i sypiesz. Bo jak się dowiedzieli, że ja z młodzieżą przejechałem 1200 km w 10 dni, no to powiedział, że nie, Polak będzie odprawiał i Polak będzie sypał. I zasypuje się kadzidło i kadzidło leci taką odległość wyżej niż drzewo do nawą boczną. Lata. Ci co nie dadzą rady iść na nogach, to tak polecimy do Fatimy. Oliwia, chwyć się. Tak go. Żeby mnie nie poleciało. 5%. Szarlota widać. Co ta policja się wracała. Szarlota tam widać. Ja widziałam. Co ta policja się wracała, nie? Sprawdzała ci mówi masz. Boryńsko, Hołda. Kominy z Rybnika. No. Dziećmorowice. 4%. Jest 8%.
A dwa razy zleciał. Za luźne, wiesz? No, naciągnął się, nie? No. To masz piękne palce. A miałem sobie wziąć rękawiczki, no. Lewa wolno! Tak, chyba pobawił się z serwisem, tak? Dwa razy. Ale takie rzeczy się zdarzają. Znowu spadło. No to koniec wycieczki. No, zaraz. Dobra. Dawno się tyle razy łańcucha nie nazakładałem.